Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Przedsiębiorcy z regionu łódzkiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa, mogą już skorzystać z pożyczek na preferencyjnych warunkach. To pożyczki Jeremy 2 oferowane z regionalnego programu operacyjnego. Do dyspozycji firm jest prawie 60 milionów złotych. Od początku tworzymy w łódzkim rozwiązania, które pozwolą nam w miarę bezpiecznie przetrwać ten trudny czas. Mówiąc obrazowo, budujemy most, przez który bezpiecznie przejdziemy wszyscy. Ten most jest wsparty na silnych, solidnych filarach. Jeden z tych filarów to pomoc dla przedsiębiorców, w tym między innymi te pożyczki uruchamiane od dziś. Wszyscy, którzy są ciekawi nowych rozwiązań, stawiają na rozwój osobisty i chcą efektywnie spędzić czas, mogą wziąć udział w Festiwalu Myślenia Projektowego Łódzkie 2020. Tegoroczna edycja ze względu na sytuację epidemiczną odbywa się w formie webinariów. Na taką wiadomość miłośnicy obcowania z kulturą czekali od wielu tygodni. Instytucje kultury podległe samorządowi województwa stopniowo zaczynają działalność, ale z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Książki podlegają kwarantannie i przez 14 dni nie będzie ich można wypożyczać, tych, które zostały oddane. I cieszymy się, że uruchomiliśmy bibliotekę, że chociaż w tym ograniczonym kształcie możemy służyć naszym czytelnikom. Czytelnie na razie są nieczynne. Prawie 650 tysięcy z miliona maseczek ochronnych kupionych przez Grzegorza Schreibera, marszałka województwa łódzkiego, trafiło do mieszkańców regionu. Kolejne placówki, w których bezpłatnie można je odbierać, to oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei 30 tysięcy maseczek ochronnych zakupionych z budżetu województwa trafiło do placówek medycznych. Maseczki przeznaczone dla medyków otrzymały szpitale wojewódzkie i ośrodki lecznicze podległe Urzędowi Marszałkowskiemu. W szpitalu jednoimiennym w Zgierzu przyszedł na świat kolejny zdrowy noworodek, którego rodzice są zakażeni koronawirusem. Urodzony chłopiec ma na imię Tymon. Zarówno on, jak i jego mama czują się dobrze. Miłośnicy dwóch kółek znów mogą korzystać z wojewódzkiego roweru publicznego. System Rowerowe Łódzkie obejmuje 10 miast w regionie. Przez kilka tygodni mieszkańcy nie mogli wypożyczać rowerów publicznych z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.